słyszałeś? Na pomoc! Zabierzcie go ode mnie! Patrz, wpadł do mięsożernej rośliny! Powinnyśmy mu jakoś pomóc? Przestań wreszcie! Osyp snu. To go uspokoi. Pewnie Riksel go wysłał, żeby nas szpiegował. Dzięki, że uwolniłaś mnie od tej małpy. Prawie. Nie rozumiem. Dlaczego Tukito ciągle za tobą chodzi? No, bo ja wiem. Może dlatego, że jestem tu nowa. A, właśnie miałam zamiar cię o to zapytać. Nie powiedziałaś nam, skąd przybyłaś. Nie lubię o tym opowiadać. Ale przyjaciele powinni mówić sobie takie rzeczy. Wyrocznia głosi, że prawdziwi przyjaciele przy sobie trwają. A ty zawsze po prostu nagle się ulatniasz. Gdzie znikasz? To nieważne. Zresztą i tak byś mi nie uwierzyła. Mnie nikt nie wierzy. Nie rozumiem. Ja wcale nie jestem księżniczką. Tylko zwykłą dziewczyną. Chciałam się z wami zaprzyjaźnić, bo jesteście tacy fajni. I dlatego, że dotąd nie miałam żadnych przyjaciół. Może ja nie zasługuję na przyjaźń. Waria, czekaj! Nie odchodź! Niby czemu? Bo jesteś naszą przyjaciółką. Częścią drużyny. Mówisz serio? To nie jest żaden podstęp? No co ty? Dobrze się dziś bawimy. Jeszcze będziemy. Tylko... może przestań być ciągle taka tajemnicza. Dobra. Już nie będę. Co zrobimy z tą małpą? Zaniesiemy ją do Tessandry. Ona coś wymyśli. Chodź, nastraszymy go. To nie było śmieszne. Tam jest bardzo niebezpieczne stworzenie. O, mówisz o żabce na twojej głowie? Co wy kombinujecie? Riksel wysłał go na przeszpiegi, ale przecenił jego możliwości. Podstępny typ.